Siemka, cześć, witajcie. Wczoraj wrzuciłem filmik z tej gierki, czyli oczywiście Paragon. A dzisiaj myślę, że warto by powiedzieć parę słówek o tym, na czym ta gra polega, jak się w niej budować i czym są tutaj te itemy. Gra to, oczywiście jak widzieliście, jest jedna mapka, na której walczymy sobie na boty albo na graczy. Mamy jakieś tam postacie, gierka jest w 3D, coś a la Smite albo LOL w 3D. Dużo skilli jest podobnych właśnie do tamtych gierek. A myślę, że to takie LOL w 3D to jest miła odmiana i coś nowego, coś można pograć, fajnie z kumplami się zgadać i tak dalej, i tak dalej. To już sami sobie ocenicie gierkę, jeśli sobie zainstalujecie. A teraz takie najprostsze rzeczy. Widzicie, tutaj mamy stworzoną talię kart, żeby grać właśnie sobie, no, meczyk, no to musicie sobie złożyć talię kart, chyba że gracie na tej podstawowej. I co chodzi? O co chodzi z tą talią? Tutaj mamy karty, które odblokowaliśmy. Tutaj pod zakładką karty. Widzicie, mam tutaj 9x40, 11x40. Te karty mam odblokowane. I jeszcze jest druga sprawa. Możecie mieć odblokowaną na przykład dwa razy. Czyli dwie takie karty mam, czyli mogę je dwa razy włożyć. A taką, no to tylko już raz. I tak mamy tutaj rozpisane, które karty macie i tak dalej. Zaznaczycie sobie to. Będziecie widzieli z danej kategorii, jakie karty macie. I teraz na daną postać możemy włożyć uniwersalne plus jakiś z tych kategorii. Oj, przepraszam. Dziwnęło mi się. A więc możemy na przykład mieć postać, która ma uniwersalne i porządek, albo uniwersalne i intelekt, nie? Czyli jakieś tam kategorie są przypisane. Nie można wszystkich kart włożyć do jednej postaci. W sensie na przykład na postaci typowo z obrażeniami elektrycznymi nie mogę włożyć obrażeń fizycznych. A w LoLu się dało na przykład, nie? Że mogliśmy jakieś śmieszne kombinacje robić, nie pamiętam już, no, typu na przykład na postaci, na której 95% ludzi grało AP, czyli na przykład taki Twisted Fate, ktoś grał sobie AD, no bo mogło działać, nie? A tutaj, no nie, to już jesteśmy określeni w jednoznaczny sposób i mamy tutaj do wyboru jakieś karty na moją postać, nie? I te karty możemy sobie włożyć, jeśli mamy ileś tych kart, to tyle razy możemy je włożyć. Tą na przykład mogę raz włożyć, a tą dwa razy na przykład. Dobra, no to teraz do talii, nie? Tutaj ja sobie już ułożyłem moją talię jedną. Talię możecie układać dopiero od 5 levela. Mam tutaj 12, jak widzicie. I tutaj macie do wyboru podstawowe itemy, lub poty, lub inne jakieś sprawy, które możecie użyć jednorazowo, czyli to jest wart, poty, albo dostawianie żniwiarek. Żniwiarki to są te harwestery, które stawiacie sobie w takich określonych punktach i potem co jakiś czas tam sobie podchodzicie i zbieracie punkty, które dostaje cała drużyna. Właśnie te punkty kart, żebyście mogli je kupić, nie? Bo w grze jest taki system, że rozwalanie minionków, rozwalanie graczy, zbieranie z tych harwesterów daje nam punkty. Nie mówię o PD, tylko punkty, takie jakby gold, które się tam ładują. Jeśli się załaduje ten pasek, to dostajemy 3 punkty kart, które możemy kupić. I potem znowu się ładuje. I tak możemy max 60 punktów mieć. A level chyba 15 maksymalny. A to level oczywiście za graczy i za minionki tylko. No i dżunglę. Dobra, czyli te podstawowe rzeczy to wiadomo. Jest parę takich kart, które dają nam takie dość dobre puffy, ale nie można do nich już nic włożyć. A nasze podstawowe karty, z których korzystamy tutaj, to są karty, które mają trzy w środku jeszcze, trzy takie dodatki. Niektóre bazują na tym, że jeśli mamy pełne ulepszenie, czyli tutaj na przykład, jeśli bym miał trzy karty, trzy sloty, nie? Trzy karty zapełnione, to wtedy mogę
to wtedy dostaje plus 50% z obrażeń krytycznych. Ja sobie to tutaj powinienem zmienić, mianowicie z czegoś tutaj, z czego mniej korzystam, po prostu usunąć jakąś kartę i włożyć sobie właśnie tam, powiedzmy, że z tego mniej korzystam. Dobra. I zmieńmy sobie, bo tutaj bym chciał mieć dobry damage, ale to na koniec dopiero będzie karta. Dobra, bo na razie nie mam... Aj, nie ten sposób. W ten sposób się dodaje, tutaj klikacie i potem połącz i dodaj. Chciałbym na początku mieć dobry damage, to sobie zakładam, że mam takie karty, które mi zwiększają dużo damage tutaj. Tą jako pierwszą kupuję sobie. Potem będę sobie kupował coś z krytami. Czyli tutaj mamy dwa razy plus 9 kryta, tu mi daje plus 3 kryta i tutaj mi daje już obrażenia. I potem sobie kupię na przykład ten item, który mi zwiększy te kryty o 50%, jeśli go ulepszę na maksa, nie? Czasami lepiej właśnie takie itemy, jeśli macie tutaj słabsze karty. Ale widzicie, że da nam no mega buff. Plus 50% zatrafienie krytyczne. No to warto, nawet jakbym miał tutaj trójki, to może tutaj dwójki wrzucić, bo wtedy szybciej mogę ją kupić. Bo patrzcie, jeśli mam powiedzmy, nie wiem, 10 punktów i wracam do bazy i kupuję sobie taki item, nie? Za 3, tutaj macie jego koszt, nie? Za 3 i potem kupuję sobie 3 razy to, czyli za 6, czyli 9 punktów zużywam, nie? A jakbym miał tutaj 3 trójki, to faktycznie, no, biłbym trochę więcej z podstawy, ale nie, tym razem nie dałbym rady kupić tego kryta maksymalnego, nie? Czyli tego, bo źle powiedziałem, nie nabiłbym na maksa tej karty i nie dostałbym tej premii 50% na kryta. Nie przejmujcie się, że niektóre karty są za dwójkę i tak dalej. Na razie i tak na początku ich nie macie, po prostu nie macie ich, musicie je wydropić, te karty. A nawet jak potem macie, to czasami warto właśnie te mniejsze karty, bo i tak możecie mieć max 60 punktów włożonych, a jak macie deck nawet na 80, to co z tego? Jak możecie tylko 60 włożyć, więc na to też patrzcie. Więc fajnie jest mieć opcjonalnie, że jak gracie, to widzicie, że coś się dzieje, to możecie sobie trochę build w inną stronę pójść. Bo macie te na przykład 80 punktów do przyznania. Czyli możecie inne itemy sobie kupić, bo macie ich po prostu więcej, nie? A jak sobie złożę deck za 60 punktów, to nieważne co będę robił, i tak końcowy build będzie taki sam za każdym razem, nie? Więc no to jeszcze nie jest tak do końca łatwo to wyjaśnić. Oczywiście zagracie sobie 2-3 gierki, ułożycie sobie waszą pierwszą talię i zrozumiecie, jak to działa. Bo możecie sobie jakikolwiek item na start kupić, macie 3 punkty i na to patrzcie, co mogę sobie kupić na start i co będzie mi się najlepiej na początku grało, nie? Ja na przykład na tym Grimie gram tą różdżką tutaj. Mam na początku zwiększony troszkę atak, troszkę damage, troszkę attack speed i troszkę damage. Wracam do bazy, kupuję sobie większy damage, i potem attack speed. I potem za drugim razem wracam właśnie po te kryty, a potem już będzie właśnie to z tą premią na kryty. Więc musicie sobie patrzeć, jak mniej więcej chcecie się budować, co ile będzie was kosztowało, bo zwykle jak wracacie do bazy, to macie 3 albo 9, 3 albo 6 kart. Rzadko jest więcej na początku, bo po prostu na początku się nie da dużo nabić, nie? Wiadomo, fragi później wchodzą. Więc też musicie na wszystko fajnie tutaj patrzeć i sobie przemyśleć, jakim stylu wygracie i co możecie kupić sobie po pierwszym powrocie. To chyba tyle, jeśli chodzi o karty. Jak widzicie, tutaj mam na początku kupione 5 naszych, no powiedzmy darmowe, 5 talii, które mogę sobie wypełnić na różne postacie. I oczywiście można kupić w miejsce talii, ale to kosztuje troszkę. Dlatego
na razie się tym nie przejmujcie za bardzo. Na początku, jeśli wam nie wychodzi, to nie przejmujcie się, naprawdę to możecie grać na tym podstawowym deku. To jest naprawdę nieważne, dopóki i tak nie macie kart, to nie ma co wydziwiać. Dalej. Jest coś takiego, jak mistrzostwo postaci. I za levele, oczywiście. Jeśli postać, tutaj, popatrzcie, wbijacie sobie level drugi, to macie coś takiego, że może zawierać reputację, może zawierać pakiet kart, może zawierać talie lub inne łupy. O co tu chodzi? Że jeśli wbijecie drugi level, to losuje wam się z tej puli coś i dostajecie albo pakiet kart, albo to właśnie reputacja, albo coś innego. Za każdym razem, na każdej postaci jest to samo. Czyli na początku warto sobie pograć na różnych postaciach, żeby dostać właśnie te pakiety kart, bo na przykład na trzecim już jest gwarantowany. Na trzecim poziomie już jest gwarantowany pakiet kart. Dlatego patrzcie, wbijacie sobie drugi, trzeci i macie jeden albo dwa pakiety kart. Przechodzicie sobie na inną postać, robicie to samo, to samo, to samo, to samo i macie dużo kart i wtedy możecie już waszą główną postać grać, macie dużo tych punktów reputacji i możecie na niej wykupić mistrzostwo. Co daje mistrzostwo? Mistrzostwo daje to, co macie zablokowane na dole pod kłódką, jak tutaj widzicie. Tam nie przejadę myszką, bo znika, nie? Kudeczko na dole jest, tutaj daje, na początku nam daje tylko procentowe doświadczenia więcej. Ale jeśli już wbijemy piąty i chcemy szósty, to żeby dostać cokolwiek, to trzeba mieć to mistrzostwo, więc dobrze właśnie pograć wieloma postaciami na początku, nabić te pakiety kart, nabić tą reputację, potem sobie grać, kupić mistrzostwo na postaci, bo kosztuje 75 tysięcy reputacji, mistrzostwo na naszej jakiejś postaci kupić i wtedy możemy sobie lecieć dalej i będziemy dostawać właśnie kolejne pakiety kart, tak dalej. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś inne śmieszne rzeczy, to sobie możecie doczytać. O, na przykład skina mogę odblokować. O, akurat fajnie, ten bym sobie odblokował. No dobra, no to ja będę w tą stronę leciał. Tutaj macie oczywiście, jak widzicie, w profil bohaterowie. Macie napisane, które macie levele na postaciach. Jak widzicie, mam większość pierwszy. No więc trochę lipa, nie? Ale jest to... To co powiedziałem, to jest to sposób, żeby właśnie sobie nabić te karty i móc sobie w końcu zagrać normalnie, a nie się wkurzać, jak ktoś ma ciągle większy damage. Oczywiście najbardziej polecam grać z kolegami, bo wtedy jest gra najciekawsza. No nawet jak pokrzyczycie na siebie, to potem wam to się naprawdę szybko spłaci, ten czas zainwestowany w grupie i będziecie się świetnie bawić. No co, więc trzymajcie się, zapraszam was do grania w tą grę. I już niedługo więcej odcinków z tej gry. Mam nadzieję, że się wciągniecie razem ze mną. No i co, trzymajcie się, do następnego.